No kochani, jestem przez Skarpą, jak widzicie. No Skarpa została przebudowana. Była pani Ania z Łodzi i pomogła mi tutaj przebudować. I teraz Nina kociaki swoje przyniosła wszystkie na dół. I są na dole tutaj, o, w tym domku. I teraz trzyma się. A tak to kociaki były tam u góry, ona na dole, ale przeniosła z góry na dół. Jeden tylko został, tu ja go przyniosłem też tutaj na dół. No i teraz jedzonko ma, kiciulka. Dostała szynki. Widać, że ładnie je. Nie ma innego kota, także jej nie podjada. Także zje dużo na pewno i będzie miała dużo siły, żeby jeść. No, dzwoni pan Michał, ale nie mogę odebrać, no bo jest teraz, filmuję, panie Michale. Także przepraszam, ale nie mogę. Przedtem spałem, jak pan dzwonił. No jedz, kiciulko. Także teraz kotki mają dużym. Dużo w tym budce miejsca, a gdyby chciała przenieść, to może przenieść teraz do tej budki, która też jest tak samo duża, ogromna, można powiedzieć, w stosunku do tej pojedynczej. Jedz, jedz, kicze. To jest nasz czaruś, czarulek, kiciulek. No a Gacusia nie ma tutaj. Także unika złapania Gacuś. Gacuś bystrzak. Yeah.